Każdy z nas musi i podejmuje w życiu decyzje. Jedne są trudniejsze, a inne należą do tych prostych, których często nie zauważamy, które podejmujemy każdego dnia. I tak naprawdę z nich składa się całe nasze życie, a tak naprawdę są realizacją tych trudniejszych decyzji, które w życiu podjęliśmy, sprawiają, że kroczymy tą drogą, którą kiedyś obraliśmy. Ale jakie tak naprawdę powinien podejmować decyzje chrześcijanin? Chrześcijanin, myślę, powinien podejmować decyzje, które będą sprawiały, że będzie mógł kroczyć tutaj na ziemi razem z Bogiem. Że będę kroczył drogą, która prowadzi mnie do Jezusa. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi, że jeśli ktoś chce mi służyć, niech pójdzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie i mój sługa. Jeśli chcesz być z Chrystusem, to pójdź za Nim, by Mu służyć, a będziesz razem z Nim. Co to znaczy służyć Chrystusowi i co to znaczy pójść za Chrystusem? To jest pytanie, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sam przed Bogiem. Każdy z nas musi razem z Bogiem znaleźć odpowiedź na to pytanie. Musi rozeznać, co oznacza dla mnie pójść za Chrystusem. Co oznacza dla mnie służyć Chrystusowi? Ale na pewno będzie to związane z tym, że będę wiernym chrześcijaninem, że będę starał się być dobrym chrześcijaninem, że będę starał się każdego dnia podejmować decyzje i wybory związane z tym, kim chcę być, z kim chcę być i w jakim kierunku chcę zdążać. A zadanie na dziś jest pomodlić się za swojego biskupa. My w Krakowie tutaj od kilku dni już wiemy, kim będzie nasz nowy biskup i będziemy starać się modlić o niego jak najczęściej i jak najlepiej.